Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Zapraszam na niedzielne wydanie zbliżeń. Za nami wietrzny weekend. Porywy wiatru osiągały nawet 75 km na godzinę. Strażacy interweniowali w całym regionie kilkadziesiąt razy. Głównie były to połamane drzewa. Służby apelują, by w takich sytuacjach zabezpieczyć wszystkie luźne elementy na balkonach i przy domach. Połamane drzewa, zerwane reklamy, uszkodzony słup telekomunikacyjny to najczęstsze interwencje, jakie podejmowali w weekend kujawsko-pomorscy strażacy. Powodem był wiatr, który momentami osiągał prędkość nawet 75 km na godzinę. W regionie od piątku Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna interweniowały kilkadziesiąt razy. To głównie drzewa i konary drzew połamane na drogach, które uniemożliwiają lub utrudniają przejazd. Odnotowaliśmy też jedno zdarzenie związane z uszkodzeniem, co prawda delikatnym, ale infrastruktury w Bydgoszczy. Przy jednej z ulic doszło do niebezpiecznego przechylenia się słupa telekomunikacyjnego. My to miejsce zabezpieczyliśmy i poinformowaliśmy dalej służby odpowiedzialne za tą infrastrukturę o konieczności usunięcia całkowitego tego elementu. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie o silnym wietrze pierwszego stopnia i możliwym niebezpieczeństwie z nim związanym. Strażacy przypominają, że powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli mamy gdzieś luźne elementy, które znajdują się na naszych balkonach czy też tarasach, w naszym podwórku, zabezpieczmy je w taki sposób, żeby nie stwarzały za chwilę zagrożenia, żeby nie stały się te elementy potencjalnym zagrożeniem czy to dla nas, czy też dla innych osób, które mogą znaleźć się w pobliżu. Warto także pamiętać, by nie parkować samochodów w pobliżu drzew. Przy tak porwistym i silnym wietrze gałęzie mogą się połamać i uszkodzić auto. Mateusz Dul, TVP3 Bydgoszcz. 843 pozytywne przypadki wirusa SARS-CoV-2 na Kujawach i Pomorzu oraz ponad 17 tysięcy w kraju. To dane z niedzielnego raportu Ministerstwa Zdrowia na temat pandemii koronawirusa. Specjaliści ostrzegają, w kolejnych dniach dobowy bilans chorych będzie rosnąć, a co za tym idzie, przybędzie chorych w szpitalach. Ważne są więc szczepienia. Od poniedziałku mogą z nich skorzystać osoby przewlekle chore. Pandemia koronawirusa to trudny czas dla osób zmagających się z chorobami przewlekłymi. Z osłabioną odpornością, często odwiedzając szpitale i przychodnie, muszą być szczególnie uważni. Strach przed zachorowaniem na COVID-19 nie ułatwia walki z rakiem. To ma się zmienić. Tak zwana grupa 1B będzie szczepiona od poniedziałku. Trochę opóźniło się, bo się zapomniałam zapytać. W tej chwili wiem, że mogę, nie? Bo pytam lekarza. Mogę się zaszczepić i z tego powodu się cieszę, no bo w końcu się skończy to, nie? W tej grupie znaleźli się pacjenci onkologiczni po przeszczepach i przygotowywani do nich, a także pacjenci dializowani. Są w niej również pacjenci z diagnozą onkologiczną, którzy jeszcze nie rozpoczęli leczenia. Rejestracja prowadzona była od środy. Resort zdrowia szacuje, że jest to ponad 140 tysięcy pacjentów. Jeżeli chodzi o szczepienia pacjentów onkologicznych, to jest to bardzo istotna inicjatywa, która zabezpieczyć powinna pacjentów szczególnie narażonych, to są pacjenci o obniżonej odporności, na zakażenie COVID. Tego typu ochrona powinna zapewnić możliwość kontynuacji bez przeszkód leczenia onkologicznego, które dla tych pacjentów jest życiowo ważne. Pacjenci dializowani otrzymają zastrzyki w centrach dializ. Onkologiczni, którzy nie przebywają w szpitalach, w populacyjnych punktach szczepień, a hospitalizowani na miejscu w centrach onkologii. Po medykach, seniorach i nauczycielach, osoby przewlekle chore to kolejna grupa, której zaszczepienie może pomóc w walce z pandemią. A ta przyspiesza. Trzecia fala staje się faktem. Czekają nas trudne tygodnie, napisał w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. W ostatnim czasie wzrost dziennej liczby zachorowań w ujęciu tygodniowym wynosi około 25%. Średnia tygodniowa osiągnęła 16 tysięcy nowych zakażeń. Czekają nas trudne tygodnie. Pilnujmy się. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 17 259 nowych zakażeń koronawirusem. 110 chorych zmarło. Trzyletnia suczka Nelly dochodzi do siebie w bydgoskim schronisku. Została cudem uratowana przez bydgoskich policjantów i inspektorów Animals. Miała liczne rany, złamania, trzykrotnie została postrzelona. Przed zwierzęciem długie i kosztowne leczenie. O, zasmakowało jej. Nelly jest już w bezpiecznym miejscu. Suczka trafiła do bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Przed nią wielomiesięczna rehabilitacja.
tutaj stan fizyczny, tak naprawdę to, co ona przeszła, da się to unormować, wyleczyć. Gorzej tak naprawdę z jej stanem psychicznym. Nelly boi się człowieka i jest nieufna. Każdy gwałtowny ruch może wywołać u niej niewyobrażalny strach. I trudno się dziwić, bo to, przez co przeszła, porusza serca. Żaden z naszych inspektorów nigdy nie miał do czynienia z taką skalą okrucieństwa. Inspektorzy Animals, którzy na prośbę bydgoskich policjantów podjęli interwencję w jednym z mieszkań w centrum miasta, nie mieli wątpliwości, że suczka przeszła prawdziwą gehennę. Miała połamane zęby, przetrąconą szczękę, liczne rany i złamania. Trzykrotnie została postrzelona w okolicach biodra, łopatki i ucha. Odnaleziono śruty. Ona kuli się, broni się przed dotykiem. Mężczyźni nie mogą do niej podejść. Nawet próba zbadania jej stetoskopem zakończyła się tym, że ona przestała kontrolować potrzeby fizjologiczne, zaczęła wyć, zaczęła gryźć na oślep. Policja ustaliła, kto jest właścicielem czworonoga. W jego mieszkaniu znajdował się pistolet pneumatyczny. Mężczyzna jednak twierdził, że nie skrzywdził psa. Po przesłuchaniu świadków funkcjonariusze zatrzymali 32-latka, który poszukiwany był listem gończym za inne przestępstwa, a który wcześniej ukrywał się w mieszkaniu właściciela czworonoga. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Bydgoszcz, Agata Chyłka, Wnuk. Jak działa nasz umysł i jakie kryje tajemnice? Odpowiedzi m.in. na te pytania będzie można szukać podczas Światowego Tygodnia Mózgu od 15 do 21 marca. Kuratorium Oświaty, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Miasto Bydgoszcz zapraszają na cykl wykładów online poświęconych tematyce mózgu. Lekcje w sieci przeprowadzi także Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W ubiegłym roku, na kilka dni przed Tygodniem Mózgu, zostaliśmy zatrzymani przez koronawirusa. W tym roku się nie poddamy. Nie trzeba wychodzić wcale i przychodzić do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ale można wygodnie usiąść sobie, zaparzyć sobie dobrą kawę bądź herbatę i oglądać te wszystkie materiały. Bo premiery są o godzinie 10 i 12, ale oczywiście materiały będą dostępne cały czas na naszym YouTube'owym kanale. W sieci ukaże się 9 filmów edukacyjnych przygotowanych przez zespół Toruńskiego Centrum Nowoczesności. Dzięki nim będzie można wybrać się na wirtualny spacer po wystawie Ścieżki Dorastania. Naukowcy opowiedzą o budowie mózgu, w jaki sposób ewoluował, za co odpowiadają jego poszczególne obszary, a także czym są emocje, dlaczego widzimy w trójwymiarze i jak przebiega proces uczenia się. Tegoroczny Światowy Tydzień Mózgu potrwa do 21 marca. Pamiętajmy o ogrodach i korzystajmy z okazji, żeby mieć kontakt ze sztuką. Takie przesłanie niesie ze sobą wystawa zatytułowana Ogród Rozkoszy, którą można oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Jej autorki Agnieszka Cieślińska z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Agnieszka Gewartowska z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokazują ogród jako prapoczątek ludzkiego życia. Ze względu na barwną kolorystykę grafik, ekspozycja niesie ze sobą dużą dozę optymizmu. Kolor i bogactwo istnienia, ludzi, zwierząt, kwiatów i wszelkich innych roślin. Agnieszka Cieślińska, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obok roślin umieszcza na swoich grafikach dziwne postacie ludzi i zwierząt, które powodują, że ogród staje się przestrzenią pełną tajemnic. Łączy właśnie tradycyjne techniki graficzne znane już od okresu renesansu, czyli aquaforte, która rozpowszechniła się właściwie w okresie baroku, z po prostu z drukiem cyfrowym, czyli łączy stare z nowym. Z kolei grafiki Agnieszki Gewartowskiej z Gdańska zwracają uwagę wyjątkowo żywą kolorystyką i energią, jaka z nich płynie. Urokliwe, egzotyczne ptaki, wielkie serca kwiatów, wielość form roślinnych, a wśród nich człowiek żyjący w symbiozie ze wszystkim, co go otacza. Prace gdańskiej artystki są wielką afirmacją życia i przyrody. Jest to kolaż tematyczny. Artystka łączy elementy różnych obiektów, zjawisk w jedną wizualną całość. Korzysta z takich przedstawień realistycznych, fotograficznych. Obydwie autorki mają na swoim koncie wiele wystaw i nagród. Ich wspólna wystawa, Ogród Rozkoszy we Włocławku, to okazja do spotkania ze sztuką wysokiego lotu. Zwłaszcza, że oglądać ją można w bezpiecznych warunkach. Nie sprzedajemy biletów, w związku z tym wstęp jest bezpłatny.
W salach ekspozycyjnych może przebywać jednocześnie 15 osób z zachowaniem odpowiednich dystansów. Wystawa Ogród Rozkoszy to ze względu na kolorystykę prawdziwa rozkosz dla oczu, zwłaszcza pod koniec zimy. Graficzne prace sławiące piękno i znaczenie natury postrzeganej jako uniwersalny ogród oglądać można we Włocławskiej Galerii Sztuki Współczesnej do 5 kwietnia. Włocławek, Urszula Guźlecka. A skoro mówimy o kulturze, to jeszcze ważna informacja dla osób, które tą branżą się zajmują. Jeszcze tylko dziś i jutro mają one czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedstawiciele firm, których przychody znacząco spadły z powodu koronawirusa, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za 3 miesiące. 15 marca mija termin składania wniosków o zwolnienie z płacenia składek za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku. Skorzystać z takiej usługi mogą artyści, twórcy, architekci obiektów kulturalnych, przedsiębiorcy i firmy z branży kulturalnej lub świadczący usługi edukacyjne na rzecz muzeów. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. spadek przychodu z tej działalności o co najmniej 75%. Należy porównać pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie z analogicznym miesiącem z roku 2019. Płatnik musiał też być zgłoszony w ZUS-ie do 30 czerwca 2020 roku i w terminie złożyć deklaracje rozliczeniowe. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS. Przedsiębiorca, który opłacił składki, będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki. To królewska dyscyplina. W niej ważna jest koncentracja i umiejętność przewidywania kolejnych ruchów przeciwnika. W Bydgoszczy rozegrane zostały Mistrzostwa Polskie Osób Niepełnosprawnych w szachach. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Start Bydgoszcz. 9 rund i 46 zawodników z całego kraju. Rywalizacja na najwyższym poziomie. W Bydgoszczy po raz drugi zorganizowano Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w szachach. Musi być maksymalna koncentracja przy partii, nie rozkojarzać się i po prostu o wynik walczyć. Wiem, jacy zawodnicy będą grali, to tak też sprawdzam ich partię, jakim grają sposobem, jakie debiuty grają i wtedy przygotowuję się do zawodów. Wśród zawodników ci, którzy grają od dziesięcioleci, ale również amatorzy, którzy niedawno pokochali ten sport, jak uczniowie z zespołu szkół Braille'a w Bydgoszczy. Trzeba zagrać. Ja na początku nie byłam tak dobrze nastawiona, ale no po pierwszych zawodach takich szkolnych już potem zaczęłam coraz więcej grać i coraz lepiej idzie. Zawodnicy głównie rywalizowali między sobą, ale liczył się też podział na kluby i wiek. Rozegrano partie klasyczne, szybkie i błyskawiczne. W tych ostatnich przeciwnicy mają tylko po 5 minut na całą grę. Zawody są prowadzone tak zwanym systemem szwajcarskim. W tym systemie zawodnicy, którzy mają najwięcej punktów, grają ze sobą. Jest to system sprawiedliwy, który sprawiedliwie wyłania zwycięzcę turnieju. Jeśli zawodnicy chcą i być dobrze na dobrym poziomie, muszą niestety spotykać się między sobą na amfas, żeby takie partie sobie rozgrywać. Zawody rozegrano na terenie kompleksu sportowego Zawisza. A szachy to, zdradzę Państwu, jedna z ulubionych dyscyplin Huberta Malinowskiego. Witaj, Hubercie. Jakie informacje dziś w serwisie sportowym? Witam Państwa. Za oknami robi się coraz cieplej, a to oznacza, że powoli dobiega końca sportowy sezon halowy. Dla tenisistów jednym z ostatnich akcentów gry pod dachem były halowe Mistrzostwa Polski. Na kortach SKT Centrum w Bydgoszczy triumfowali Wiktoria Rutkowska oraz Szymon Kielan. Dzisiaj można powiedzieć, że mniejsze emocje były w porównaniu do wczoraj, ale też dzisiaj byłam bardziej zmęczona, nie grało mi się może tak dobrze. Jedynie co może serwowałam trochę lepiej, na pewno mi to pomogło. Cały czas starałem się analizować grę, wyciągać wnioski na bieżąco, co też pozwoliło mi na jakby ulepszenie swojej gry od 4-5 i wygranie seta 7-5. Na więcej sportu zapraszam po wieczornych zbliżeniach, a teraz taką szachową roszadą wracamy do Małgorzaty Rogatty. W zbliżeniach to już wszystko, wracamy więc tylko na krótko, ale proszę zostać z nami za chwilę w oku kamery i relacja Agaty Chyłki-Wnuk dotycząca budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.